widzę, jak premier Morawiecki zarządza, a może być korporacyjnie, też próbuje narzucić pewien styl, ale pamiętajmy, że Polska resortowa w Polsce, ta cała administracja publiczna ma dosyć dużo wad, które mogą mieć wpływ na system zarządzania i wdrażania pewnych koncepcji i wizji. No ale tylko to też może być takie wyzwanie, które jeżeli jakby to, o czym mówił pan premier Morawiecki dotychczas, czyli właśnie odejście od tej Polski resortowej, że chwila, w której jakby będzie miał możliwość sprawczego wprowadzenia w życie tego rozwiązania, to jest właśnie ten moment, w którym może do tego dojść. Wydaje mi się, że akurat ten resort, z którego wyszedł, ma też spore doświadczenia, na przykład w czymś, co jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, wydaje mi się w sumie dla wszystkich, czyli na przykład proces stanowienia prawa, czyli te wszystkie, tak, te regulacje, czyli jakby wejście o poziom wyżej. Oczywiście tutaj ja też to porównanie do banku wydaje się dobrym kierunkiem, ale też upraszczającym, no, jakby tych relacji politycznych w banku, z którymi mamy do czynienia w rządzie, aż tak daleko idących nie ma czy zobowiązań. Natomiast to będzie wyzwanie, pogodzenie właśnie tych dwóch kierunków, o których mówił wcześniej mój przedmówca, gdzie będzie połączenie tej gospodarki i przedsiębiorców i kierunku społecznego. Są już tu pewne deklaracje, ale to jutro będziemy wiedzieć więcej. Niektórym mediom nie podoba się fakt, że założyciel Radia Maryja i telewizji TRWAM zacieśnia stosunki z izraelskim rządem oraz Johnem Danielsem, założycielem fundacji From the Devs, którego historia została opisana w tekście. Według autora artykułu w tygodniku Do Rzeczy został złamany monopol. Dotychczas to organizacje i media związane z lewicą chlubiły się swoją proizraelskością. Tymczasem to ojciec Tadeusz Rydzyk, któremu często przypisywano nieprawdziwy antysemityzm, zrobił ostatnio dla relacji polsko-żydowskich bardzo wiele. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Mamy w kraju bardzo dużą administrację, która jest jeszcze do wykorzystania w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu organizacjach. Pan premier Morawiecki zapowiada ukrócenie tej administracji. To jest bardzo ważna deklaracja. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Powiedział wyraźnie, że zmniejszenie administracji z pełnym szacunkiem, bo na przykład to jest silno, bo to słyszymy, że tak, ale są konkretne rzeczy związane z tym, co zostało zrobione, bo na przykład Krajowa Administracja Skarbowa to połączenie tych dwóch pionów różnego rodzaju w jeden pion. I to jest dopiero początek, bo tam jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, chociażby w samym plusie są wydziały, gdzie jest administracja, gdzie różnego rodzaju komórki, nazwijmy to niemerytoryczne są, które można zlikwidować, to wszystko może być spokojnie wybrane w centrali. 40-50 tysięcy osób, które pracują w plusie, to jest potężna armia, która na pewno będzie jeszcze bardziej efektywnie wykorzystana, z korzyścią również ze samych pracowników ZUS, którzy są, mają doświadczenie i mają więcej pieniędzy do dyspozycji, a to swoje wynagrodzenia będą jeszcze bardziej efektywne. To można spokojnie zrobić, to jest olbrzymia rezerwa kilkunastu tysięcy osób, które są do szykuje się podwyżka płac pod administracji. Nie, ja mówię po prostu, że jest, jeżeli mówimy o pionie na budżecie, który jest administracyjny, to wówczas, jeżeli ja tylko, pani Agnieszko, mówi się tak, że jak pani mówi, ja nie to pani przerwa, nie zdarzyło mi się przerwa, pani tak, ani nikomu nie. W związku z tym proszę też o to samo z drugą stroną, okej? A wydaje mi się, że w administracji jest przede wszystkim kwestia pewnych pieniędzy, które są przeznaczane na poszczególne działa administracji, jeżeli w danym dziale administracji jest z pieniędzy, a będzie pracowało ludzi na przykład 20% mniej. Matematyka ma to do siebie, że trzeba po prostu policzyć. Naprawdę? Pani Agnieszka? W ubiegłym tygodniu zeznania przed komisją zjadł Andrzej Walc, jak mówił, nie rozmawiał z żoną o sprawie administracji, bo tego ustalili w związku z tym, że to jest kwestia zarządzania. Jeżeli ono będzie sprowadzone efektywnie, jeżeli mówiliśmy o tych podwyżkach, to jeżeli miałoby to być związane z tym, że urzędnicy działaliby w sposób bardziej efektywny, byliby zaangażowani w swoją pracę, to dlaczego nie? Jeżeli by to się pokrywało z ich kwalifikacjami, wzrostem ich kwalifikacji, czy wykorzystanie ich w obszarach, do których takie kwalifikacje posiadają, to tutaj wysokie wynagrodzenia, czy odpowiednie wynagrodzenia w administracji publicznej, to nie jest złe rozwiązanie. To jest kwestia motywowania tych osób i wydaje się, że no jednak weryfikacji kadr, które posiadamy, albo częściowe jej ograniczenia,
albo zlokowania ich w takich przestrzeniach, których są bardziej potrzebni. Natomiast no, to jest kolejne wyzwanie i dobrze byłoby, gdyby nie zakończyło się pustymi deklaracjami, tylko faktycznie realizacją. Wracając do pana premiera Mateusza Morawieckiego, słyszymy stąd i zowąd falę krytyki, że jest fantastą, że buja w obłokach. Może coś na ten temat? Nie, panie, to jest oczywiście zdania opozycji. To trzeba jasno powiedzieć, no, za premierem Morawiecki stoją też pewne dokonania i fakty, tak, już nie będę mówił o takiej mapie drogowej w postaci pana Morawieckiego, bo oczywiście zaraz opozycja powie, że to jest na slajdach i to jest perfekcie. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to dokument, który w pewnym stopniu staje się realizowany, kiedy diagnozę ludzi jest realizowany z tego, oczywiście z różnym efektem, bo mamy wpisane w dokumencie kwestie związane czy chociaż z mocną deregulacją polskiej gospodarki, czy z kwestią PPK i OFE. Widzimy, że ten projekt pracowniczych programów kapitałowych jeszcze nadal tylko w wykazie prac legislacyjnych temat OFE nadal jeszcze budzi szereg wątpliwości i kontrowersji. Ale cały plan Morawieckiego w pewnym stopniu jest wdrażany w różnych obszarach, w różnym stopniu. Po drugie, cała polityka fiskalna, to trzeba jasno powiedzieć, że kwestia polityki fiskalnej jest dużą wartością działań aktualnego Ministerstwa Finansów. Mamy uszczelnienie podatków, mamy zmniejszenie szarej strefy. Pakiet paliwowy przyniósł bardzo duże dodatki w tym obszarze. Czy nawet ustawa hazardowa, poszczególne działy, które dziś w pewnym stopniu mogą przynieść do budżetu wymierne korzyści. Pamiętajmy, że tak naprawdę o tyle to już wydaje mi się, że powinniśmy mówić, że po wyzwaniach tej polityki rządu na kolejne miesiące, bo to, że mamy plan Morawieckiego, to, że mamy zapoczątkowany pakiet działań w obszarze polityki podatkowej, fiskalnej, to wiemy i są tego efekty. Ale dla mnie bardziej ciekawe są cele strategiczne na kolejne miesiące. Tak? I to zarówno w obszarze na przykład dalszego uszczelnienia podatków, systemu podatkowego, tak jak powiedziałem, pod kątem przedsiębiorców, a zwłaszcza obrotowania inwestycji. Mówiliśmy o ekspoze, które będzie jutro, to ja mam takie pytanie, czego oczekujemy, co chcielibyśmy usłyszeć z pana premiera Morawieckiego, panie Sławomirze. Przede wszystkim nic takiego, co by zaskakiwało, bo przewidywalność i stabilność to podstawa polityki, tak, jest podstawa, no i dokładnie, i kwestie społeczno-gospodarcze, tak jak pani Agnieszka podkreślała, są bardzo istotne i tutaj jest nadzieja duża, że one w dalszym ciągu będą, z mojej strony komentarz, jest duże prawdopodobieństwo, że będą w dalszym ciągu na pierwszym planie. I tak samo ekspoze. No, ekspoze ma przede wszystkim pokazać, co nowy rząd chciałby w najbliższym czasie zrobić, a zwłaszcza prezes Rady Ministrów jako kierujący tym rządem i jako też wskazujący osoby, z którymi chciałby pracować. Kwestia jest taka, że pan premier Morawiecki już 2 lata funkcjonuje w rządzie jako wicepremier, w związku z czym trudno też oczekiwać, żeby to ekspoze było całkowicie nowe i pokazywało nowe kwestie. Kwestia kontynuacji, czy w ogóle sposób, w jaki to będzie kontynuowane, co do tej pory było robione, jest moim zdaniem kluczowe, dlatego że większość osób będą w dalszym ciągu te same osoby, a jeżeli nastąpią zmiany, to w pierwszej kolejności zmiany związane z samymi resortami, którymi do tej pory bezpośrednio, w sensie formalnym, zarządzał pan premier Morawiecki, dlatego że zarówno w resorcie rozwoju, jak i w resorcie finansów byli sekretarze stanu, pomijam podsekretarzy, dlatego że no, tutaj sekretarz stanu jako ta osoba, która jest najważniejsza po ministrze. I to jest osoba, która w jednym i drugim resorcie, to są osoby, które w ciągu tych 2 lat były wielokrotnie zarówno bardzo pozytywnie oceniane przez samego pana premiera Morawieckiego, bo ten przydomek premier mu się przynależy od samego początku listopada 2015 roku, prawda? Bo był wicepremierem w rządzie cały czas. A po drugie, to są osoby, które zostały przez niego wskazane, dobrane do współpracy i działania obu tych ministerstw raczej
nie budzą większego niepokoju, jeżeli chodzi o niezależnych komentatorów. W związku z czym wydaje się, że tutaj sytuacja jest bardzo jednoznaczna. Pozostałe zmiany personalne, które potencjalnie mogą nastąpić, czy teraz, czy w najbliższym czasie, to są zmiany personalne, które będą odzwierciedlały zaplecze polityczne, czy podejście zaplecza politycznego rządu, a więc w naturalny sposób mogą być przewidywalne i w naturalny sposób są już komentowane. I najważniejsze jest to, że pan premier Morawiecki będzie w tej chwili siłą rzeczy 20-30% swego czasu musiał poświęcić na kwestie związane z typową dokumentacją. Jako prezes Rady Ministrów nie będzie mógł nie robić pewnych rzeczy, których do tej pory mógł nie robić. W związku z tym mógł bardziej merytorycznie do kwestii podchodzić. Każdy prezes Rady Ministrów ma bardzo dużo obowiązków, ale także takim technokratycznym. W związku z czym należy w ekspoze oczekiwać podtrzymania dotychczasowego kierunku, wskazania kwestii, które w najbliższym czasie będą w szczególny sposób adresowane, a zwróćmy na to uwagę, że to nie jest tylko kwestia wyborów parlamentarnych, które będą za dwa lata, ale to jest też kwestia przyszłorocznych wyborów samorządowych, wyborów europarlamentarnych i w perspektywie za 3 lata mamy wybory prezydenckie, więc od przyszłego roku wchodzimy w cykl permanentnych wyborów. I w związku z tym wszelkie decyzje, działania, które będzie podejmował prezes Rady Ministrów, będą również miały to na uwadze. Nie da się oddzielić kwestii politycznych od kwestii gospodarczych i od kwestii społecznych. One są bardzo silnie sobą powiązane. Ja tak nie dojdę do tego, co koledzy wcześniej mówili. Mianowicie, mi się wydaje, że bardzo istotne jest to, że rzeczywiście do tej pory pewne rzeczy były zapowiadane, one były realizowane. To, że są używane Excele i PowerPointy, to jest naturalne, bo w jakikolwiek skrócony sposób trzeba pokazać sposób rozmowania, sposób myślenia. Do tego się dużo lepiej nadaje PowerPoint i Excel niż kartka papieru i słowo przede wszystkim. Mózg człowieka 60 tysięcy razy szybciej przetwarza obraz z komentarzem niż sam komentarz, samo słowo. Pan deprecjonuje pan teraz rolę radia, panie? Nie, radio jest bardzo ważne, dlatego że radio również równolegle, po pierwsze zamieszcza wszelkie treści w internecie. Ja na przykład bardzo lubię równolegle zarówno słuchać, bo słucham cały czas radia, zwłaszcza PR24, mam włączone w samochodzie non-stop. Natomiast internet podąża za radiem. To jest bardzo ważne, bo to tego się nie da oddzielić. I ostatnia rzecz, mianowicie premier Morawiecki jest osobą, która bardzo wiele kwestii podnosi jako pierwsza, chociażby w kwestiach ekonomicznych. Przypomniał polskiego ekonomistę Leopolda Caro, który tam 100 lat temu funkcjonował. Mówił o solidaryzmie ekonomicznym. Marszałek senior Kornel Morawiecki wcześniej go też przypominał, no ale ma mniejszą, pełnym szacunkiem dla starsza osoba, ale niż pan Mateusz, ale ma zdecydowanie mniejsze pole oddziaływania dzisiaj. Przypomnienie idei solidaryzmu ekonomicznego moim zdaniem jest bardzo ważne. I pamiętajmy, każdy wynalazca, każda osoba, która po dziś dzień zajmuje miejsce w historii, zawsze na początku była nierozumiana, zawsze na początku była w zdecydowanej mniejszości. No ale to nie może być usprawiedliwieniem. Panie Arkadiuszu. Znaczy, generalnie tu zgadzam się w jednej kwestii, że na pewno nie. Znaczy, żeby pobudzić te inwestycje, bardzo ważnym elementem jest stabilne otoczenie prawne. To, co w pewnym stopniu hamuje te inwestycje, inwestycje prywatne przedsiębiorców. To mieliśmy przykład z ostatnich tygodni, czyli zniesienie limitu składek na 30%. Wszystkie organizacje pracodawców i tych związków mocno protestowały, bo tak naprawdę mieliśmy projekt, który został przedstawiony przez Ministerstwo Pracy, zaakceptowany przez Radę Ministrów za 5.12, kiedy już budżety firm są zamknięte. Tak, ale i te protesty odniosły skutek, bo mam wrażenie, że wycofujemy się z tego pomysłu. Tak, wycofujemy się, ale na rok, tak. Mam nadzieję, że w toku przyszłego roku będzie szansa, aby ten projekt trafił do kosza. I tu się zgadzam, stabilne otoczenie prawne ma bardzo duże znaczenie dla inwestycji prywatnych. Inwestycje te publiczne, one w pewnym stopniu mają tendencję zwyżkową, one się odblokowują. Mamy też zgadzam się, tak, ale mamy ten cykl wyborczy, mam nadzieję, że tu też dostaną przyspieszenie.
Ale dalszym elementem w moim przekonaniu bardzo istotnym, to jest dużo, się z Państwem dużo dobrego już Ministerstwo Rozwoju zrobiło. To jest dalsza deregulacja pierwszy temat. Te wszystkie działania, które przedstawiła dokumenty były przygotowane w konsultacji z przedsiębiorcami auto, z między innymi też pana ministra Haładyja, który bardzo dużo tutaj robi z obszaru Ministerstwa Rozwoju i tej całej deregulacji gospodarki, mają także duże znaczenie w kontekście całej administracji publicznej. W kontekście tej tak zwanej polskiej resortowej, roku nabył już to jest wyświetlacowo, ale ona jeszcze istnieje, bo widzimy to na wszelkich konferencjach uzgodnieniowych. Tutaj widzę dalsze mocne działania ze strony Ministerstwa Rozwoju. Mam nadzieję, że one będą miały miejsce. Pan minister, i trzecia kwestia, to tak jak powiedziałem, też ma dla mnie kluczowe znaczenie. To jest zresztą już w komentarzach często zauważamy. Odbudowanie w pewnym stopniu takich lepszych relacji z Unią Europejską i Brukselą, to jest wielkie zadanie pana ministra Stylińskiego, który doskonale realizuje te działania, który mam nadzieję będzie takim kontuatorem tej polityki w zakresie wdrażania strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pani Agnieszko. Podsumowując, zgadzam się z moimi przedmówcami na rzecz a propos deregulacji, które wspomniał pan Arkadiusz. Rzeczywiście mieliśmy wielokrotnie takie doświadczenia, iż resort rozwoju próbował rozwiązać pewne problemy i tutaj ograniczenia pojawiały się z innych resortów. Ostatnio już nie resortu finansów, gdzieś było zarządzane, tak, było im trudniej. Natomiast mieliśmy te takie wynikające prawdopodobnie z chęci utrzymania swojej władzy, swojego dominium, tak, status quo przez niektóre resorty w przypadku opracowywania rozwiązań deregulacyjnych, rozwiązań tutaj jakby miejmy nadzieję, że to już pan premier Morawiecki objął odpowiedzialność za pracę całego rządu, to pojawią się te będzie to udrożnione i rzeczywiście ta deregulacja, czy też dobre OSR obejmą wszystkie resorty. I to jest to zadanie, myślę, że jakby to zapewne to, czego oczekują i myślę obywatele, i obywatele, którzy są przedsiębiorcami, to jest to, aby utrzymać pewną stabilność. Myślę, że to pierwsze ekspoze będzie właśnie podtrzymaniem tych kierunków, które były rozpoczęte. Nie będzie tutaj mowa o jakichś zmianach, tylko raczej utrzymaniem tej tendencji właśnie ze względu na przykład na inwestycje, czy też pewien takie społeczne oczekiwania, które się pojawiają. Myślę, że większe wyzwania pojawią się w styczniu, gdzie prawdopodobnie dojdzie do rekonstrukcji. No i tutaj oczywiście na przykład mowa zapewne będzie o resorcie spraw zagranicznych, gdzie też ta integracja ekonomiczna jest kluczowa i to, co wspomniał OKKAD już, czyli kwestia relacji z Unią, też ze względu na finansowanie inwestycji z środków europejskich, które się pojawia. Natomiast tutaj ja nie myślę, że to będzie jakaś spektakularna zmiana kierunków. One są wytyczone i faktycznie są oparte o strategię Morawieckiego od ponad roku, w związku z tym tutaj nie sądzę, żeby była jakaś zmiana. To jest kwestia też uspokojenia tej części społecznej. No dobrze, to w takim razie zostawmy już ten temat nowego premiera, jutrzejszego ekspoze, wszystko się okaże za 24 godziny, może troszkę dłużej, a tymczasem dzisiaj Główny Urząd Statystyczny poinformuje, jak kształtowały się ceny towarów i usług w listopadzie. I tutaj z tak zwanego szybkiego szacunku wynika, że pod koniec ubiegłego miesiąca inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,5%. Niedawno mieliśmy deflację, teraz mamy inflację i całe szczęście, że ona się trzyma w ryzach. Ta inflacja 2,5% to jest dobre dla gospodarki. Tylko zbliżyliśmy się, ale wręcz osiągnęliśmy cel inflacyjny, można powiedzieć. Czyli bardzo stabilne i długoterminowo słuszne wskazanie Narodowego Banku Polskiego co do celu inflacyjnego. Można powiedzieć, że czasami nie zauważył pan państwo, że jak pan robi zakupy codziennie, to jednak mimo wszystko więcej tam trzeba zapłacić do tej kasy. Nie, ja staram się po pierwsze robić raz w tygodniu. To ostatnio w sobotę się przerzuciłem, także rzeczywiście.
oczywiście tutaj robię jedzenie wielkie, że Leon Kaczyński w sobotę, a nie w niedzielę. Tak, już Roman Kaczyński miał pełną wiedzę o tym, że ta transakcja budzi w takim nastroju zdecydowanie. Po drugie, wydaje się, że wszystko zależy od tego, jaki ma koszt zakupu, dlatego że my mamy po pierwsze do czynienia z bardzo wieloma sklepami dzisiaj równościowymi i tam te same towary są w bardzo różnych cenach. Po drugie, jeżeli ktoś nie chce biegać od sklepu do sklepu, to wiele sieci oferuje różnego rodzaju programy dyskontowe i tak dalej, więc są metody oczywiście, żeby utrzymać pod kontrolą jakiekolwiek wydatki, również typowo zakupowe, również związane z żywnością, którą mimo tej inflacji 2,5%. Tak, znaczy wydaje mi się, że inflacja 2,5%, po pierwsze ona jest w tym miesiącu i nawet komentatorzy również przytaczani przez PR24 wyraźnie wskazują, że niekoniecznie ona ma charakter długotrwały, może się odbić z powrotem, czyli może osiągnąć tylko i wyłącznie taki poziom, mogła osiągnąć taki poziom chwilowo z różnych względów. Czyli podwyżek 100% nie będzie przez najbliższe 2 lata. Moim zdaniem nie będzie. Ja bardzo pozytywnie podchodzę do takich opinii, jak Rady Polityki Pieniężnej, zwłaszcza tych, którzy są najdłużej w Radzie Polityki Pieniężnej, których kadencja też się najszybciej kończy siłą rzeczy, którzy mówią wyraźnie, że w tej chwili na świecie mamy tendencje raczej deflacyjne niż inflacyjne, mamy globalizację, mamy obniżenie wszelkich kosztów transportu, w związku z tym nie jest problemem umieszczenia gdziekolwiek produkcji czy usług, korzystanie z tego transportu w sensie rzeczy, jak w sensie usług, również w sensie telekomunikacji jako takiej. W związku z czym nie mamy dzisiaj wyraźnie napięcia inflacyjnego. Po drugie, jeżeli chodzi o surowce, coraz więcej zamienników różnego rodzaju, zresztą otwierają się przed nami różnego rodzaju nowe możliwości, nie mówię tylko w kontekście Polski, ale również na świecie. Są różnego rodzaju możliwości zamienników, różnego rodzaju inne źródła pozyskiwania surowców, produktów energetycznych, ale w ogóle surowców jako takich. I te surowce, które do niedawna wydawały się mieć bardzo ograniczone zasoby na świecie, okazuje się, po pierwsze, że mogą być zastępowane innymi, po drugie, ich się dąży odpowiednio mniej, bardziej oszczędnie. Czyli ropa, tutaj OPEC ogranicza wydobycie ropy, a Stany Zjednoczone się cieszą, bo mają ropę z łupków i jest tańsza, zalewają rynek. No dobrze, panie Arkadiuszu. No tak, no, co do surowców, to można być też czasami, była kwestia naszej polityki względem gazu łupkowego, bo też mieliśmy w zeszłym tygodniu wypowiedź, że tak naprawdę tutaj prezesa PGNiG-u, że tak naprawdę przepisy prawne w Polsce zapiły. To też jest namiętne co do uregulowań prawnych w kontekście, taka była euforia w kontekście potencjalnych przychodów, tak więc musimy z tej kwestii wciągnąć pewne rozwiązania, bo tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że dosyć rygorystyczne uwarunkowania prawne nakładające na przedsiębiorców już pewne koszty, a jeszcze w momencie rozpoczęcia inwestycji były zbyt duże w tym zakresie. No teraz co do cen, no to mieliśmy dyskusję o wzroście cen. Widzieliśmy, jak przepowały ceny jajek i masła. No to można powiedzieć, że już przysłowiowa jajecznica na maśle jako produkt luksusowy stał się produktem. Tak, tak czasu. Natomiast no, jest to wzrost towarów cen i usług. Jest to jakieś określone. Było dosyć też zauważane w polityce NBP-u, jak długokresowe. Tak więc myślę, że nie jest to żadne dyskusje. Polemizował nie tyle z panem, panie Arkadiuszu, ale z panem Sławomirem, bo pan mówi o zamiennikach. No, trudno o zamiennik, jeśli chodzi o jajka i masło, prawda? Były kiedyś jajka z proszku, pamiętam. Ale to nie widziałem na produktach. W produktach masowych jest używany powszechnie. Produkt czekoladopodobny. Panie Agnieszko. Trzeba mówić o jajkach. Nie, o to jest też tak, że musimy pamiętać o tym, że inflacja to jest pozytywny czynnik dla gospodarki, dla rozwoju gospodarczego i trudno sobie wyobrażać, że inflacja się nie pojawi w momencie, kiedy pojawia się wzrost płac, a on się pojawia. Pojawi się też z uwagi na to, jak mamy strukturę na rynku pracy. Te pensje muszą wzrosnąć. Jak wzrastają pensje, wzrastają również ceny, ponieważ z czegoś ten wzrost pensji musi być sfinansowany. Oczywiście to jest duże uproszczenie, wiadomo, że łańcuch gospodarczy jest dużo dłuższe, ale jakby trzeba pamiętać o tym, że inflacja i wzrost PKB tak samo są jakby pewnymi elementami
które dla gospodarki są istotne. Długa deflacja jest bardzo, bardzo negatywne znaczenie dla gospodarki. Stąd ja bym się tej inflacji nie bała. Prawdopodobnie jest chwilowo. Oczywiście my też zauważamy u naszych sąsiadów, które mają bardzo podobną inflację. Ten skok inflacyjny w tym samym okresie. Co do stóp procentowych, to najbliższe dwa lata, to nie wiem, ale myślę, że przez rok prawdopodobnie się utrzymają na tym samym poziomie, co zapewne osoby posiadające kredyty ucieszy. A osoby posiadające lokaty nie ucieszy. Może zachęcić do inwestowania? Oby nie, bitcoiny tak też. Drodzy Państwo, tak sobie jadąc dzisiaj do radia pomyślałem, że może mi odpowiedzieć na to pytanie, co się dzieje w ogóle z tym bitcoinem, bo przeczytałem w weekend taką wypowiedź Lecha Wilczyńskiego z Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, który mówi, że jeśli chcemy zadbać o stabilność finansową Polski, powinniśmy w przyszłości tworzyć rezerwy właśnie w kryptowalutach. To jest jakieś straszne ryzyko, moim zdaniem. Kryptowaluty to nie są pieniądze oczywiście, tylko to jest coś, co powiedzmy sobie jest pewnym zamiennikiem pieniędzy. I na przykład dzisiaj Unia, Organizacja Narodów Zjednoczonych, rozpoznaje 180 walut tak zwanych fiducjarnych, czyli tych walut, które pieniędzy, które są przez państwa, przez rządy emitowane, w cudzysłowie przez rządy, tak, bo to różnego rodzaju organizacje w różnych państwach są. Natomiast mamy 1072 kryptowaluty na świecie i tak jak bardzo to jest tylko taki... To jest najmodniejsza, prestiżowo właśnie najmodniejsza, najmodniejsza. W 2013 roku mieliśmy 1,5 miliarda dolarów wartość wymienną tych kryptowalut. Na początku tego roku mieliśmy 65 miliardów dolarów, a jeżeli spojrzymy na wzrost wartości, to dzisiaj na przykład, bo w ogóle bitcoinów może być na świecie maksymalnie 21 milionów, bo tyle założyli na samym początku ci twórcy, bo nie wiadomo oczywiście, kto jest twórcą, to tak jak w starszej Japonii. To starsze pokolenie pamięta Hansa Klossa i Wolff, taki był niemiecki generał, którego nie było tak naprawdę, albo 07, niektórzy pamiętają w głosie, był taki złocisty, który też miał pierwowzór Wolfa, w związku z tym też nie wiadomo, czy to jest ktoś, czy to jest nikt, po prostu 27 milionów maksymalnie może być tych bitcoinów, na razie mamy wyemitowany w cudzysłowie ponad połowę z tego i ciekawy mechanizm jest bardzo, bo im więcej osób jestem zainteresowanych, czyli w cudzysłowie kopię, to tym wolniej się odbywa proces kopania, czyli tym trudniej jest dokopać się do kolejnych bitcoinów. A jeżeli ktoś odpada, bo się zniechęcił, no to oczywiście można szybciej się dokopać, ale tym więcej jest zainteresowanych, więc mechanizm jest tak sprytnie stworzony, że po pierwsze uniknąć na przykład quantitative easing, czyli tego luzowania ilościowego, no bo nigdy nie można do druku będzie robić, no bo jest zawsze 21. Także tu jest szereg takich rzeczy, ja bym bardzo, bardzo zniechęcał, żeby tworzyć rezerwy w bitcoinach. Okej, okay. Dosłownie. Kopanie jest coś coraz droższe, w związku z tym jakby coraz mniej się opłaca takim pojedynczym osobom. Natomiast tak, zdecydowanie nie jest to kierunek, przynajmniej na ten moment, w którym powinniśmy lokować jakiekolwiek rezerwy. No to prawda. To, panie Arkadiuszu, tym bardziej jako Polska. Nie, zgadzam się tutaj z przedmówcami w pełni. No, coś nie za bardzo uregulowanego i mające pokrycia, tak przykładowo, jak zawsze mówi się o złocie czy w innym surowcu. Natomiast też pokazuje już bardzo negatywny kursnik, ale pokazuje w pewnym stopniu zainteresowanie jednak przy tym systemie finansowym, międzynarodowym. Coś się wykluło i coś funkcjonuje. No cóż, musimy to bacznie monitorować. Tak, przyznam się, że dla mnie to jest straszna abstrakcja. Ale musimy kończyć. Agnieszka Dudlik, Krajowa Izba Gospodarcza, Sławomir Robaczewski, ekonomista, Arkadiusz Pączka, pracodawca RP i Arkadiusz Kiczyjanie. Do usłyszenia. Powtórka programu. Gorący temat. Proszę, w studiu profesor Andrzej Zbała, Szkoła Główna Prawa. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, w Pałacu Prezydenckim zostanie zaprzysiężony rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Jutro ekspoze premiera, a także głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu. Tempo dość dynamiczne. Czy słuszna jest diagnoza, która wskazuje, że dzisiaj 17 zakończy się pewien proces polityczny, który rozpoczął się w drugiej połowie lipca prezydenckim wetem dla dwóch ustaw, z trzech ustaw zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, że
te wydarzenia w jakimś sensie się łączą. Nie, nie widzę związku. Uważam, że rozpoczyna się nowy etap w rządzeniu przez PiS. Jest to etap takiego rządzenia, które stworzy większe prawdopodobieństwo, że partia osiągnie dobry wynik w wyborach samorządowych. Za rok są wybory samorządowe. To będzie kluczowe wydarzenie polityczne. PiS musi zanotować dobry wynik, który spowoduje, że nadal będzie w ofensywie. Mogło być w ofensywie. Natomiast podejrzewam, że prezes Kaczyński boi się tych wyborów, bo to są wybory, które bardzo silnie protestują opozycją do dobrego wyniku. Nie wiemy, dlaczego prawda, wybory w dużych miastach, tam gdzie widoczna jest polityka, wybory do urzędów marszałkowskich. Opozycja tam ma miażdżącą przewagę nad PiS-em i jeśli te wybory nie zmienią układu sił, PiS będzie w bardzo trudnej sytuacji przed kolejnym wyborami, które będą za kolejny rok wyborami parlamentarnymi. Więc prezes to czuje i podejrzewam, że konsoliduje, restrukturyzuje, przeformułuje swoją formację, żeby być gotowym za rok. Premier Szydło nie dawała gwarancji dobrego wyniku w wyborach samorządowych. Dzisiaj komisja weryfikacyjna na konferencji prasowej przedstawiła dokumenty sądowe wskazujące na oszustwo w sprawie kamienicy. Ona jest bardzo dobrze odbierana, jest już obecna, znakomite sondaże, ale to są sondaże, które pozostają w zasadzie w obrębie tradycyjnego pisowskiego elektoratu. I jest obawa, że z takim elektoratem, w takich granicach tego elektoratu, PiS nie miałby dobrych wyników w wyborach samorządowych. Ale w jakim sensie Mateusz Morawiecki może ten elektorat poszerzyć? No może w sposób znaczący poszerzyć, ponieważ jest to człowiek, który nie kojarzy się bezpośrednio z tradycyjnym pisowskim, konserwatywnym, tradycjonalistycznym elektoratem. Natomiast no, jest kojarzony jako człowiek bardziej nie wiem, czy może słowa nowoczesny, człowiek formacji bardziej liberalnej, centrowej, który ma lepszy kontakt z osobami i młodszymi, i ma dobry kontakt z osobami bardziej nastawionymi liberalnie. Potrzeba PiS-owi po prostu paru punktów. To prawda, chociaż w czasie swoich pierwszych wywiadów na Radio Maria i telewizji trwam. Kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radio Maria. Panią poseł Annę Paluch z Prawa i Sprawiedliwości, członka Komisji Ochrony Środowiska. Idzie do tego środowiska i mówi to, co chcą usłyszeć ci, którzy z którymi rozmawia. Natomiast niezależnie od tego, co by powiedział, historia jego życia jest taka, jaka jest. To człowiek z karierą, sukces, tak. Między bardzo Polską dobrze a Komisją Europejską bardzo dobrze w sprawie działań podejmowanych w Puszczy Białowieskiej będzie to już trzecia rozprawa. Może warto przypomnieć, że w Prawie i Sprawiedliwości jest postacią dość świeżą, jest no, który stał się także swoistego rodzaju możliwością przeprowadzenia kolejnego ataku na Polskę w przyszłości. Czy jest i dość siła, pewna słabość. Słabość jest to, że słabo koresponduje z tradycyjnym elektoratem, ale moim zdaniem ta słabość nie jest aż taka słaba, ponieważ tradycyjny elektorat załatwia sam prezes Kaczyński, który jest symbolem uosobienia wszelkiego dobra, wszelkich cnót. Cokolwiek by się nie stało, a Kaczyński byłby wciąż na miejscu, to sądzę, że ten elektorat jest zagwarantowany dla PiS-u. Natomiast siła Morawiecki jest w tym, że właśnie otwiera, że pokazuje nową twarz, nowe oblicze środowiska obecnej władzy. I to jest to, co prezes Kaczyński chce osiągnąć, po prostu przyciągnąć nowym człowiekiem, nową twarzą, bardziej wywindowaną, bardziej na widoku publicznym, przyciągnąć nowe osoby, które dadzą większe szanse na zwycięstwo, czy też lepszy wynik w wyborach samorządowych, ale to będzie bardzo trudne, tak czy siak. Ja pytam o to umocowanie polityczne, o to zaplecze w partii, bo przecież bycie premierem to nie tylko rozmawianie z wyborcami, to nie tylko podejmowanie decyzji politycznych, ale to także kwestia pewnego ustawienia porządku w samym rządzie wśród polityków, a wśród nich są silne osobowości. No są silne osobowości, będzie bardzo ciekawe, na ile zmieni się skład rządu, na ile zostaną takie postaci jak Antoni Macierewicz. To jest ta kwestia. Na pewno
premier Morawiecki ma siłę polityczną wobec prezesa Kaczyńskiego, że mógł zaoferować pewne zmiany, które dotykają, powiedzmy sobie, no starej gwardii rządzących. Natomiast no, wydaje mi się, że tak czy owak jest to no, w pewnych ramach, które ustanawiają władze PiSu. No, wydaje mi się, że tutaj musiało dojść do pewnej koncyliacji, do konsensusu, że to nie jest rząd całkowicie nowy, to jest rząd, który jest kontynuacją tego rządu, ale wnosi szereg nowych elementów. Mówi się o tym nacisku, prawda, na kwestii modernizacji, na gospodarkę, na usprawnienia w różnych sferach funkcjonowania państwa. Ja wydaje mi się, że premier Morawiecki jest w stanie to przeprowadzić. Jest to człowiek z tą historią biznesową, historią zarządzania dużego banku. To znaczy, że on musi mieć umiejętności organizacyjne. Ale polityka to nie bank. O tym nie możemy zapomnieć, że polityka to nie bank. To nie tylko no nie jest bank. To będzie wszystko działo się w ramach formacji, w ramach, które tworzy Jarosław Kaczyński. I wydaje mi się, że ten podział będzie bardzo widoczny. Jarosław Kaczyński jako strateg polityczny, gwarant tej kontynuacji, gwarant pewnych proporcji między właśnie tymi osobami, które dzisiaj są w rządzie czy wokół rządu. I z drugiej strony premier jako wykonawca? Premier wykonawca wydaje mi się w tych kwestiach takich najbardziej technokratycznych, tam gdzie potrzebna jest wiedza menedżerska, wiedza technokratyczna. Niewykluczone też, że strategia polityczna prezesa Kaczyńskiego nie przewiduje już jakichś takich bardzo radykalnych zmian, reform, które do tej pory widzieliśmy, prawda? Trybunał Konstytucyjny, wymiar sprawiedliwości. To zostało już przeprowadzone i być może na rok przed wyborami samorządowymi prezes Kaczyński zdecydował, że to, co zostało do tej pory osiągnięte, jest wystarczy. No, pewne projekty odłożył, widać, na potem. Projekt związany z nowym ukształtowaniem mediów. Wydaje mi się, że to była świadoma decyzja, żeby zastopować takie kontrowersyjne projekty i skoncentrować się na tym, żeby dobrze przygotować formację do wyborów samorządowych. I tak jak powiedziałem, obecność nowego człowieka, czy też no, dotychczasowego człowieka, ale na znacznie wyższym stanowisku, będzie tym aktywem, który ma popchnąć partię, czy też zapewnić jej dobry rezultat, dobre wyjście na wybory, kolejne wybory parlamentarne. Czyli w jakim sensie dziś o 17 rozpocznie się kampania przed wyborami samorządowymi? Tak, parlamentarnymi oczywiście. Tak, można powiedzieć, że to już są właśnie te momenty początkowe nowego okresu, a z drugiej strony też liczymy na to, czy też można z analizy przyczynowo-skutkowej wystosować wniosek, że to jest taki etap, gdzie rząd będzie próbował prowadzić projekty modernizacyjne z większym natężeniem. Projekty w gospodarce, tych projektów jest bardzo dużo. Zresztą nie jest wykluczone to, że prezes Kaczyński obawia się sytuacji w gospodarce, bo pewne ryzykowne przedsięwzięcia zostały podjęte i pewnie sytuacja w niektórych sferach gospodarki rozwija się w sposób niepokojący. Mam na myśli w szczególności rynek pracy, coraz głębszy. Bezrobocie maleje. Tak, ale problem jest inny właśnie. Brakuje do pracy. Znaczy, brakuje rąk do pracy, tak. Parametry z bezrobociem są na bardzo dobrym poziomie, natomiast my teraz wchodzimy w zupełnie inny problem braku rąk do pracy, bo i emigracja, i problemy demograficzne, niski poziom urodzeń. Z drugiej strony reforma emerytalna, czy też zmiana emerytalna, która też skutkuje tym, że z pracy wychodzi około 400 tysięcy. Puszcza Białowieska, cytuję, to perła przyrodnicza, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody. Koniec cytatu. Dokładnie się zgadzam tworzyć. Czyli to są w jakimś sensie w nowy etap pewne decyzje zostały podjęte i teraz zaczynamy odczuwać ich skutki. Tak, tak. Wydaje mi się, że to może być ta diagnoza, że pewne decyzje miłe społecznie, inwestycje
w politykę rodzinną, przez zmniejszenie czasu pracy, prawda, to wszystko jest podwyższenie też na przykład kosztów pracy poprzez podniesienie stawki płacy minimalnej, to są wszystko fajne rzeczy, natomiast też trzeba sobie poradzić z tym ekonomicznie, to znaczy trzeba podnieść poziom produktywności w polskiej gospodarce, który nie jest oszałamiającym, jesteśmy wciąż gospodarką względnie zacofaną, gdzie poziom produktywności jest niski relatywnie wobec tego, co widzimy w innych gospodarkach. A zatem gospodarka przede wszystkim na kolejne 2 lata, o tym zresztą mówiono i w czwartek, i w piątek, po tym jak premier Szydło złożyła rezygnację, i w piątek, kiedy misję tworzenia nowego gabinetu otrzymał od prezydenta Mateusz Morawiecki. A jeśli chodzi o to, co wydarzy się dziś o 17, spodziewa się pani już dzisiaj głębszych zmian wśród ministrów, czy one zostaną odłożone na przykład styczeń? Wydaje mi się, że mogą być zmiany te, które były jakby ramowo uzgodnione. No bo to jest dogodnie moment, prawda? To jest dobry czas, żeby ewentualnie ustawić na nowo po stworzeniu też takiej dynamiki, prawda, że przychodzi nowy człowiek, wprowadza pewno własne grono, jakby bierze odpowiedzialność też za bardzo ważne czynniki zarządzania państwem, pokazuje właśnie tych nowych ludzi i przystępuje do roboty. No, zobaczymy, jak to będzie. Ja liczę na to, że to będą nowe rzeczy. No bo znowu dalej podgrzewanie takiej atmosfery, że dojdzie do jakiejś kolejnej rekonstrukcji, prawda, że jakieś polityczne osoby zasilą, zmienią, usprawnią i tak dalej, no to byłoby, no nie wiem, czy to byłoby korzystne marketingowo, polityczne, nie wiem. Poza tym te szanse rządu na pracę poszczególnych ministrów zapewne też demotywujące, tylko świadomość, że być może za kilka tygodni straci stanowisko. No to jest katastrofalne, prawda, człowiek, który zarządza bardzo ważną rzeczą jakąś i nie jest pewny swojej roboty, no to wiadomo, że on nie pracuje, tylko czeka, jaka będzie decyzja odnośnie jego losu, więc to na pewno byłoby bardzo niedobre i liczę na to, że teraz pewne decyzje zostaną podjęte i ci ludzie muszą zacząć pracować, ci, którzy zostaną na stanowiskach i ci, którzy przyjdą na stanowiska. Tym bardziej, że tych wyzwań jest jeszcze dużo, resort i tak dalej. Tak. No dobrze, są argumenty za tym, żeby ewentualne, nawet głębsze zmiany przeprowadzić już dziś przy okazji formowania nowego gabinetu. Tyle, że są też minusy, bo to z punktu widzenia wyborcy może być spory strzał, spory rząd, nie dosyć się obchodzi. Lubiana przecież przez znaczną część wyborców, przez większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości kandydata Szydło, nawet jeśli zostaje w rządzie, to działania, natomiast przykro znowu powracać do tego tematu, że Puszcza Białowieska staje się kolejnym etapem batalii politycznej wymierzonej przez struktury Unii Europejskiej przeciwko Polsce, no często na wniosek także tej tak zwanej totalnej opozycji, która na swój kraj na forum międzynarodowym donosi. Wiąże się z ryzykiem. Ja pamiętam po stronie środowiska rządzących jest poczucie pewnej ofensywności. Jest duży potencjał strategiczny, bym powiedział, po stronie prezesa Kaczyńskiego, który potrafi nie tylko cieszyć się, że on dzisiaj jest znakomicie, sondaże nas no, tak rozpieszczają, ale on widzi on rozumie w dłuższym odcinku czasu i potrafi zobaczyć, jakie zmiany należy dzisiaj podjąć, żeby dobra sytuacja utrzymała się za rok czy za dwa. Wydaje mi się, że to jest właśnie siła prezesa Kaczyńskiego, że on i do tego obserwowaliśmy także nie poprzestaje na tym właśnie, tak jak mówię, że jest dzisiaj dobrze, prawda? No, trzeba posiedzenia, rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej politycznej i adekwatne do tego nieprzygotowane i niezaznajomione z całą sprawą. Jest ryzyko z tym, że związane z tym, że premier Szydło odejdzie, czy też będzie gdzieś bardziej w tle działań rządu. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest, że prezes Kaczyński jest w stanie utrzymać tradycyjny elektorat i zresztą to jest aksamitne trochę rozstanie, jakby, czy też zmiana, że premier Szydło przesuwa się jakby na ławce. Wydaje mi się, że to może być dobrze też odczytane, że szereg ludzi może uznać, że zmieniają się pewne priorytety. Trzeba troszeczkę inaczej zrestrukturyzować potencjał rządu i nie dzieje się to w oparach jakiejś walki, nienawiści, animozji, tylko po prostu dzieje się to w sposób cywilizowany, że osoba, która kierowała, jest współkierującą, jest człowiek, który wydaje się, że jest bardziej dopasowany do tego, co ma być priorytetem w następnych latach, prawda, czyli gospodarka, modernizacja, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Przypomnę, że jutro Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się po raz kolejny tak zwanym sporem pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach obozu rządzącego.
zacego, na przykład podejmowanych w Puszczy Białowieskiej państwo polskie. Urzędujący na tej rozprawie reprezentować będzie profesor Jan Szyszko, minister środowiska. My rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią poseł Anną Paluch, posłem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych. Pod tym kątem wydaje mi się, że jest wiele innych sfer dyskusji politycznych, które są bardziej dramatyczne, agresywne i tak dalej. Wydaje mi się, że PiS jest partią niesłychanie zdyscyplinowaną wewnętrznie, tak czy siak, no, ze względu na to, że jest prymat postaci, która nie jest kwestionowana pod żadnym względem, i to jakby no, temperuje pewnie różnych osób. Pan wspomniał o tej perspektywie dłuższej, o perspektywie na lata, a nie tylko na najbliższe tygodnie i miesiące. Może jest też taki pomysł, żeby skłaniając premier Szydło, czy zachęcając premier Szydło do złożenia rezygnacji, mieć ewentualną kandydatkę w wyborach prezydenckich w roku 2020, gdyby, i tutaj stawiamy trzy kropki. No mogłabyś mówić też, że rządek zajmów prezydentem się w ostatnich tygodniach różnie układało. Ale ja widziałem też coś innego. To wchodzi w grę absolutnie, to co pan mówi. Natomiast ja się zastanawiałem nad takim scenariuszem, czy też to wysunięcie Morawieckiego jest pokazaniem prezydentowi Dudzie, że my mamy też takie postacie, które mają, powiedzmy, format prezydencki. No, zakładam, że premier Morawiecki ma format, czy zasób wątpliwości, które prezentują pana ministra Macieja Małeckiego. I zastanawiałem się, na ile właśnie jest to gra z prezydentem Dudą, który okazał cały szereg tendencji do bardziej niezależnego kształtowania polityki pałacu prezydenckiego, niezależnego wobec PiSu, bardzo wiele z którego się przecież wywodzi. Więc to jest taka wersja jakby też, że być może myślenie energetycznej w kręgach czujących PiSu było tego typu właśnie, żeby wysunąć tak, tego typu postać, która mogła być alternatywą wobec prezydenta obecnego tutaj. Z drugiej strony też zastanawiam się, czy czasem wysunięcie Mateusza Morawieckiego nie jest taką grą, żeby go bardziej wysforować i później ewentualnie wrzucić go na Warszawę. Które to jest miasto nie do zdobycia w obecnych warunkach, to jest miasto nie do zdobycia dla PiS-u. Wszelkie sondaże są jednoznaczne, prawda? Zresztą to samo dotyczy większości dużych miast PiS. Nigdzie nie rządzi i ze rozkładu preferencji wyborczych można sądzić, że jeśli się nic dramatycznego czy nieprzewidywalnego się nie stanie, to nie będzie nigdzie rządził. Ale być może właśnie gdyby właśnie wywindować kogoś takiego jak Morawiecki, pokazać jego, zakładamy, że im się uda przez ten rok cały szereg przedsięwzięć, prawda, tak jak mu się udało z VAT-em, z wyciśnięciem więcej podatku VAT od firm, no, gdyby mu się udało więcej takich przedsięwzięć przeprowadzić, które byłyby uznane jako sukces, to być może on by nawet mógł Warszawę zdobyć. I w tym miejscu musimy się zatrzymać. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Powtórka programu. Szantażowania przez stronę rosyjską. Stąd szereg działań podjętych w obszarze gazu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Kolejne działania w sektorze ropy naftowej. Mam na myśli zdecydowaną decyzję o budowie drugiej nitki rurociągu pomorskiego, czyli czas na najważniejsze informacje. Łączy polskie wybrzeże na Sopot. Przyszło w środę komisarze ponownie zajmą się sytuacją w Polsce. Tematem spotkania ma być reforma wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Rada Pomorska. Rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas poinformował, że dyskusja o sytuacji w Polsce została wpisana do programu spotkania unijnych komisarzy w ubiegłym tygodniu po opublikowaniu negatywnej oceny Komisji Weneckiej, która uznała, że reformy sądownictwa w Polsce stanowią zagrożenie dla praworządności. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości dwie opinie Komisji Weneckiej, a przewodniczący Juncker poprosił, by w przyszłym tygodniu tę sprawę omówić i zdecydować o dalszych krokach. Wcześniej Komisja Europejska
Europejska mówiła, że jest bliska uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszą część, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego przyjęcia potrzebna jest zgoda 22 państw. A Polska podczas wymiany listów z Komisją Europejską podkreślała, że wprowadzane reformy nie są zagrożeniem dla niezawisłości sądów i że każdy kraj ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dobiegają końca wewnętrzne prace rządu nad projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jeszcze w tym tygodniu zajął się ma nim Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie trafi on na posiedzenie rządu. Michał Fedusiu. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki szacuje, że kwota z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie rekompensaty dla spadkobierców roszczeń może wynieść łącznie do 30 miliardów złotych. Funkcjonować ma przy tym uniwersalna zasada wypłaty 20% wartości utraconego mienia. Niektórzy by chcieli, żeby polscy podatnicy zapłacili najlepiej bilion, czyli obliczoną wartość nacjonalizowanych nieruchomości. Natomiast państwa na to nie stać. Uważamy, że przyjęcie jednej uniwersalnej zasady, na które państwo stać, jest dobre. Dodatkowe zaangażowanie Skarbu Państwa do tego przetarcia poprawi finansową kondycję samorządów, chociażby dodaje członek komisji wprowadzane produkty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, także rozbudowa gazoportu, a dzisiaj pan minister Naimski mówi wprost, także czasy Baltic Pay są już badane. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada również wsparcie ze strony budżetu państwa. Po zatwierdzeniu projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej przez rząd trafi on do parlamentu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Ukraińscy śledczy kwalifikują zniszczenie polskiego autobusu jako akt terrorystyczny. Według nieoficjalnych danych ataku dokonano za pomocą granatu. Stojący na parkingu na przedmieściach Lwowa polski autobus uszkodzono w nocy z soboty na niedzielę, nikomu nic się nie stało. Ukraińskie władze potępiły zdarzenie, nazywając je prowokacją. O szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. Rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy obwodu lwowskiego Ołech Aleksandrow poinformował, że w sprawie zniszczenia autobusu prowadzone jest postępowanie z paragrafu mówiącego o akcie terrorystycznym. Jak dodał, śledczy prowadzą ekspertyzy. Z kolei agencja informacyjna Ukrinform nieoficjalnie dowiedziała się ze swoich źródeł w policji, że w kierunku autobusu wystrzelono z przeciwpancernego granatnika RPG-26. W internecie pojawiły się fotografie, na których widać uszkodzony autobus oraz elementy granatu. Autobus na polskich numerach rejestracyjnych, który przywiózł do Lwowa 20-osobową grupę Polaków, zaparkowany był przed hotelem w miejscowości Sokolniki. Tam też doszło do incydentu. Wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin potępił zdarzenie i nazwał je prowokacją związaną ze zbliżającą się wizytą na Ukrainie prezydenta Andrzeja Dudy. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. W Londynie pierwsze publiczne wysłuchanie w sprawie pożaru Grenfell Tower. Komisja ustala szczegóły techniczne. Od tragedii mija w tym tygodniu pół roku. Ale mieszkańcom większości gospodarstw ciągle nie znaleziono nowych mieszkań. Z Londynu Adam Dąbrowski. Good morning, everyone. Zaczyna się poszukiwanie odpowiedzi. Na razie ustalenia techniczne SMA Team Opik opracowywać będzie harmonogram przesłuchań oraz najlepszy i najdelikatniejszy sposób na przesłuchanie pogorzelców i krewnych, tych, którzy stracili życie w tragedii. Uznaliśmy, że ważne, by przeznaczyć tak wiele miejsca, jak to tylko możliwe dla rodzin i ofiary lokalnych mieszkańców. Ale wielu mieszkańców od dawna wyraża obawy co do dochodzenia, obawy, że w jego wyniku władze zostaną potraktowane łagodnie. Mogę tylko prosić telewizję i lokalne władze. Pokażcie nam, że się mylimy. Dajcie nam sprawiedliwość. Mówi w BBC jeden z mieszkańców Grenfell Tower. Wielu z tych ludzi święta spędzi w hotelu. Jest mi przykro z tego powodu, ale także dlatego, że nam nie ufają. To Elizabeth Campbell, przewodnicząca lokalnych władz, która dodaje, mamy armię ludzi cały czas szukających dla pogorzelców dach nad głową. Kiedy poznamy wyniki dochodzenia? Początkowo mówiło się o okolicy Wielkanocy przyszłego roku. Dziś ze względu na skomplikowanie sprawy ten termin nie wydaje się już realny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. I wracamy do kraju. Na Starym Rynku w Poznaniu śpiewano wieczorem w różnych językach kolędę Cicha Noc. Przed ratuszem zebrali się mieszkańcy miasta, wśród nich obcokrajowcy od dawna mieszkający w Polsce oraz zagraniczni studenci. Każdy dostał śpiewnik z ponad 40 wersjami językowymi tej kolędy. Kamila Lęczowska, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty. To był bułgarski, angielski, polski, oczywiście hiszpański, francuski, włoski. Natomiast nie zmieniły w polityce, która doprowadzi z jednej strony do rynków niemiecko-rosyjskich, ale z drugiej do uzależnienia granic Europy. Razem wspólnie jedliśmy ciepły domowy barszcz oraz zajadaliśmy pierniczki. Odciąć się od tych nieetycznych, na szybko korupcji postępowań Gerharda. A
tego, żeby trochę ocieplić atmosferę tą grudniową, mieliśmy też zimne ognie, gdzie podczas wykonywania pieśni wspólnie je zapaliliśmy. Dzięki działaniom strony Polski projekt Nord Stream 2 został. Kolęda Cicha Noc została przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów z całego świata. Na koniec czas na prognozę pogody. W dzień zaburzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na Podkarpaciu opady deszczu. Temperatura od 5 stopni zachodzi północy do 12 na Śląsku Opolskim i Górnym, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany, na południu silny i porywisty, a w górach chłodny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po czwartej. Komisja weryfikacyjna ujawnia nowe fakty w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Nowakowskiego 16 w Warszawie. W 2003 roku część praw do tej nieruchomości odziedziczyli mąż i rodzina prezydent Warszawy. Z niepublikowanych dotąd dokumentów wynika, że akt przekazania własności budynku przez prawdziwych właścicieli był sfałszowany i że wiedział o tym wuj Andrzeja Walca. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Ujawniono dokumenty to wyrok sądu skazującego Leona Kalinowskiego za fałszerstwo aktu własności kamienicy przy Nowakowskiego 16 i dotyczące sprawy zeznania Romana Kępskiego, czyli wuja Andrzeja Walca. W ocenie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego zebrane dowody nie pozostawiają złudzeń. Nie ma żadnych wątpliwości, że pan Roman Kępski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze. W związku z powyższym cała linia i cała transakcja powinna być nieważna. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy Roman Kępski powiedział o oszustwie swojej najbliższej rodzinie? Andrzej Walc zapewniał w czasie rozprawy przed Komisją Weryfikacyjną, że nic o tym nie wiedział. Jan Mosiński jest innego zdania. Sam Roman Kępski na pewno dzielił się tą wiedzą podczas spotkań świątecznych z rodziną Walców. Innej możliwości nie ma. Można też przyjąć pewnego rodzaju przypuszczenie, że rozpaczliwe przeglądanie akt przez Hannę Gronkiewicz-Walc, która zażądała dostarczenia wszelkich dokumentów, które są w zasobie warszawskiego ratusza, być może było spowodowane tym, że ta wiedza była już jak gorący kartofel. A Hanna Gronkiewicz-Walc mogła chcieć go zamieść pod dywan. Jeżeli nawet tak nie było, to i tak stołeczny ratusz nie popisał się w sprawie Nowakowskiego. Paweł Rabiej z Nowoczesnej uważa, że zabrakło przede wszystkim dociekliwości. Tej dociekliwości zabrakło do tej pory w postępowaniach reprywatyzacyjnych w szukaniu dokumentów. Dzięki tej dociekliwości mamy w tej chwili szansę rozwikłania tej sprawy po wielu, wielu latach i odnalezienia wszystkich elementów układanki dotyczącej Nowakowskiego 16. Kolejnym jej elementem jest wątek, o którym wspominał Sebastian Kaleta. Chodzi o powojenną działalność Romana Kępskiego. Wiele wskazuje na to, że w bardzo krótkim okresie po zawarciu umowy z Kalinowskim poważnie zadłużył kamienicę, co oczywiście nie przeszkodziło mu w tym, by starać się o jej zwrot 50 lat później. Na tym zwrocie skorzystał Andrzej Walc i jego rodzina. Szacuje się, że na transakcji zarobił 5 milionów złotych. Komisja Weryfikacyjna i jej przewodniczący mogą się domagać ich zwrotu. Problem polega na tym, że my mieliśmy tutaj przesłuchiwane osoby, których rodziny mieszkały w tej kamienicy od 1910 roku. Pana rodzina nie mieszkała tam nawet minuty, a wy dostaliście pod nich spadkobranie, oni zostali wyrzuceni do piwnic. Dlatego pytam pod kątem czysto moralno-etycznym. Czy pan uważa, że w związku z tym, gdyby to ponad wszelką wątpliwość zostało wyjaśnione, czy należałoby te pieniądze oddać, czy nie? Jeżeli otrzymam taką decyzję administracyjną, no tak. Drodzy Państwo, zadeklarował ostatnio Andrzej Walc. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Kolejny odcinek naszej radiowej. Rozmowa Polskiego Radia 24. Bożego miłości. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin. Dzień dobry. Panie Ministrze, niejaka narzucono nam temat rozmowy. Dlaczego nie możemy o kulturze tutaj wysokiej porozmawiać albo o twórczej korekcie? To już skoro jest twórczość, to chyba jest kultura. Ale ja zawsze jestem otwarty, rozumiem, że pan chce rozmawiać bardziej o twórczości politycznej. Chyba każdy chce i każdy do pytania sobie zadaje. Czego dziś doświadczymy po godzinie 17? Powołania nowego rządu z nowym premierem i z ministrami w składzie, w którym, w ramach którego pan premier chce pracować. Ten skład
skład będzie się różnił od tego składu, z którym chciała pracować pani Emeryt Szczegół? Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, sam za zainteresowaniem czekam na te decyzje. Wiadomo, że one były też uzgadniane z kierownictwem środowiska politycznego całego, więc dowiemy się o 17:45. Ale wcześniej również o ten temat rozmawiano, a właściwie rozmawiali ze sobą panowie. Pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Jarosław Kaczyński. No tak, bo prezydent potem musi ten skład zaprzysiąc i tutaj też ma istotne coś do powiedzenia w tej sprawie, więc o 17 tę uroczystość wykaże, jaki jest skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Na przywołanie przeze mnie panowie rozmawiali już ze sobą wtedy na temat zmian w rządzie podczas ustaw, a właściwie projektów ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Nie byłem uczestnikiem tych spotkań, ale wie pan, czego się człowiek nie dotknie, to czy... No, na pewno najważniejsi politycy w kraju wymieniają się informacjami o tym, jakie mają plany, bo to jest istotne, żeby współpracować. Powtarzam jeszcze raz, jest współpraca? Jest współpraca. Ta sprawa związana z ustawami sądowymi KRS i Sąd Najwyższy, zawetowana przez pana prezydenta, została rozwiązana, jednak ta kompromisowa rozmowa, która trwała dosyć długo na ten temat, doprowadziła jednak do ostatecznego kształtu tych ustaw i ich uchwalenia w Sejmie. Jeszcze przed nami Senat, ale on się zbiera w tym tygodniu, więc jest szansa, że ta część reformy wymiaru sprawiedliwości spotka się z podpisem ostatecznym pana prezydenta i będziemy jeszcze w tym roku tę część reformy wymiaru sprawiedliwości będziemy mieli załatwioną. A mówię o tym dlatego, że to przecież nie koniec. Już Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło kolejne inicjatywy legislacyjne związane z reformą procedur działania sądów, czyli tej największej bolączki, którą ludzie doświadczają, czyli długotrwałości postępowań sądowych. No, nawet bardziej przewlekłości niż długotrwałości. Panie ministrze, co dalej? Co dalej? Realizacja kolejnych zadań przed rządem stojących. A zapytam już zupełnie prywatnie. Nie jest panu przykro, że pani premier Szydło została odwołana? Na pewno to nie jest łatwa sytuacja osobista dla wybitnego polityka, jaką okazała się jest pani premier Beata Szydło, ale bardzo się cieszę z tego, że po pierwsze udowodniliśmy, że wytworzyliśmy taką kulturę polityczną w naszym środowisku politycznym Zjednoczonej Prawicy, że się udowadniamy, że nie sprawy ambicjonalne, nie sprawy personalne są najważniejsze, tylko zadania i misja do wypełnienia. Tych zadań i misji, które się określa, dopasowuje się personalia i na nikogo się nie obraża, nikt nie robi rozłamów, nikt nie trzaska drzwiami, tylko umawiamy się na dalszą współpracę. I ja się bardzo cieszę, że prawdopodobnie, bo też musiałem dzisiaj dokument o dymisji podpisać i czekam na nową nominację w nowym rządzie ewentualną. Że nie będzie. Liczę na to, że będzie oczywiście. Że na 17 że prawdopodobnie pojawi się pan premier. Nie, bo tam idą ministrowie konstytucyjni główni, ja jestem wiceministrem. I prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że będę mógł dalej pracować i z panem premierem Mateuszem Morawieckim i, co dla mnie też ważne, z panią premier Beatą Szydło, bo bardzo sobie tę współpracę z ostatnich dwóch lat cenię. Panie ministrze, pan również bardzo dużo czyta. I czyta pan, że będą zmiany. Prosimy o pomoc. Albo resorty, które ewentualnie mogą zmienić kierownictwo. Pan obstawiałby, który wariant? Nie, w spekulacje i tak mnie pan nie wpuści. Nie chcę spekulować. Nie, bo to jest bardzo niezręczna sytuacja. A może chociaż jakaś taka wiedza jego ministra dzisiaj może się pożegnać z rządem? Jestem członkiem tego rządu i po prostu nawet mi nie wypada, nawet gdybym jakąś wiedzę miał, uprzedzać fakty, które mamy wszyscy poznać wskutek zaprzysiężenia pałacu prezydenckim. To podnieśmy ciśnienie niektórych ministrów, którzy nas słuchają. Przynajmniej jeden minister straci posad. Tego, panie redaktorze. Może też powiedzmy tak, żeby podnieść jeszcze bardziej. Ja spekulacje doskonale rozumiem, bo sam kiedyś byłem dziennikarzem i wiem, że to są jedne z najciekawszych tematów, którymi media żyją, właśnie spekulacje personalne. No tak, ale zgodnie z tymi spekulacjami to szefem rządu, na czele rządu miał stanąć Jarosław Kaczyński. A nie stanął. Tego tak, bardzo chciała taka platforma. Jest decyzja marzenie platformy się nie zmieści. Taka jest decyzja samego Jarosława Kaczyńskiego i zbiorowej mądrości mojego środowiska politycznego, która to zbiorowa mądrość w postaci konkretnych organów działających w partii się zmieniała przed pośrednictwem Komitetu Politycznego, zarządu partii, samego zarządu partii.
i wypracowano taką formułę. Natomiast rzeczywiście, jeśli pan zwrócił uwagę na to, że spekulowano, o czym proszono, żeby prezes Jarosław Kaczyński został premierem, to mi się chyba najbardziej ciekawą sytuację pochylono intelektualnie w takim innym Sejmie, kiedy konsultatywnego wotum nieufności prezentował kandydat na premiera Grzegorz Schetyna, który chciał zostać premierem i miał przedstawiać argumenty, dlaczego to on będzie lepszym premierem niż ktokolwiek z obozu Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie w czasie tego przemówienia apelował o to, żeby premierem został Jarosław Kaczyński. A tak, z takim wygibasem intelektualnym to chyba w samym kraju demokratycznym nie mieliśmy zbyt do czynienia. A to też świadczy o kondycji intelektualnej czołowej partii opozycyjnej. Że premier Morawiecki uzgadnia zmiany stanowisk kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości od dnia ogłoszenia nowego szefa rządu. Dużo mogło się wydarzyć, powiedział profesor Mieczysław Ryba, politolog. Mówi pan o audycji w Polsat News i w Radiu Z, czyli śniadanie niedzielne. No tak, miałem okazję. I pani poseł, jak zwykle zresztą, bo w Sejmie też wykazuje się takim temperamentem. Mówi pan o Jarosław Kaczyński jest tchórzem, czy jest każdyzna. Życiorys Jarosława Kaczyńskiego, życiorys polityczny, życiorys jeszcze z czasów opozycji demokratycznej PRL-owskiej, odważne działanie w Komitecie Obrony Robotników, podróże na prowincję, miejsca, gdzie naprawdę można było solidnie oberwać, nie prześladowano robotników. Głosowanie nad sejmowym wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zaplanowano na też lat 80. No i później to odważne też prezentowanie własnych opinii, poglądów już w wolnej Polsce, które bardzo często szły pod prąd establishmentu trzeciej RP i różnych stereotypów na temat polskiej rzeczywistości. Także to jest bardzo odważny polityk. Marzyła się opozycji tej totalnej powtórka z 2007 roku. Także eksperci i przedstawiciele środowiska prawniczych, samorządowych i rady rozwoju. Szef Polskiego Państwa wskazał na liczne braki w ustawie zasadniczej z 1997 roku. Dotyczy to m.in. tego, że nasz kraj nie był wtedy w NATO i Unii Europejskiej. Jak zaznaczył prezydent Andrzej Duda, w tym kontekście trzeba zapytać także o gwarancję suwerenności Rzeczypospolitej. Czy są wystarczające konstytucyjnie umocowane? Najważniejsze jest spojrzenie na polską konstytucję i kwestie ustrojowe przez pryzmat dobra wspólnego, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Ale nie jest tak, że finansem rządów Jarosława Kaczyńskiego było nasze osłabienie. Wręcz przeciwnie, byliśmy jeszcze mocniejsi w 2005 roku, ale niestety okazało się, że ta forma była jeszcze mocniejsza. A potem wiedzieliśmy, że kompetencje poszczególnych władz, tak aby nie nakładały się one, tak aby w miarę możliwości tych sporów kompetencyjnych uniknąć. To są kwestie, o których chciałbym, żebyśmy dyskutowali nie tylko tu dzisiaj, ale w całym tym okresie poprzedzającym, wierzę w to referendum konsultacyjne w sprawie zmiany konstytucji, czy też w sprawie nowej konstytucji, które mam nadzieję w przyszłym roku się odbędzie. Jest to dla mnie sprawa ważna, bo chciałbym, żeby Polacy mieli możliwość wypowiedzenia się, zanim eksperci przystąpią do prac nad konstytucją. To miało sens, jeżeli że ta część elektoratura wątpi, zrozumie, że to miało sens. To jest nie, i że to raz z mocy nie chciałbym zdać Polaków. Tajemnicy, tak, którzy ministrowie mogą być niespokojeni, powiedzieli się do nas, być może już będą spokojni politycy. Może chociaż kto będzie rzecznikiem. Jest to kolejna próba zaistnienia Lecha Wałęsy, powiedział Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista z czasów PRL, członek kolegium IPN. Odniósł się do zapowiedzi byłego prezydenta, który na Twitterze opublikował wczoraj serię wpisów, w których zażądał, aby rząd Czesława Kiszczaka ujawniła prawdę o teczkach tego worka. Jego zdaniem zostały one spreparowane. Lech Wałęsa zagroził, że jeśli wdowa po komunistycznym dygnitarzu nie podejmie takich działań, on sam ujawni rzekomą prowokację. Zapowiedział również, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Po mojej lewej stronie Tomasz Walczewski, to ekspres, a po mojej prawej stronie Wojciech Obrachowski, tygodnicze rzeczy. Dzień dobry, witam panu serdecznie. Nie jest standardowa o tyle, o ile równolegle obserwujemy to, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim. Tam punktualnie o 17, a więc już 6 minut temu miało rozpocząć się powołanie nowego rządu, nowego premiera Mateusza Morawieckiego. To na razie się opóźnia, ministrów jeszcze nie widać. Widać m.in.
rzecznika rządu, za chwilę chyba do rządu rzecznika rządu Rafała Bochenka. Wszyscy powoli ustawiają się i czekają na ministra, którzy pałacu prezydenckim już są i ta uroczystość zapewne za chwilę się rozpocznie. W czwartkowe popołudnie z naszych gości Mikołaj Wójcik z Faktu przewidział właściwie idealnie, jak będzie wyglądała rekonstrukcja rządu, kto będzie premierem, kiedy będzie ekspoze, jutro, a dzisiaj za przysiężenie. Ten scenariusz się spełnia. Chciałem zapytać o informacje panów na temat tego, jak duża będzie zmiana w rządzie. Jeszcze dzisiaj nie mówię na razie o styczniu. Wojciech Obramowski na początek. Lepiej nie typować, za chwilę się okaże, że nic nie wiemy. A tak naprawdę dzisiaj nie spodziewam się dużo zmiany. Trzech, czterech ministrów, pięciu się mówi w publikacjach prasowych. Tak naprawdę ta zmiana będzie ciurkać trochę po świętach Bożego Narodzenia, trochę po nowym roku. I te najbardziej takie spektakularne zmiany, te najważniejsze w rządzie, to już to o nich w późniejszej kolejności. No ja zresztą na uzorem doświadczeniem wymiany premiera boję się dyskutować na czym. Z Wojtkiem też się zastanawialiśmy, czy pan premier odejdzie, nie odejdzie. Obstawialiśmy, że to jednak był wybory ruch z Panu Prawa i Sprawiedliwości. Dokonało się. Trudno teraz rozstrzygnąć, jakie tam przeważają w samym Prawie i Sprawiedliwości. Na temat tego, kto powinien odejść, powinien zostać. To się co minutę w zasadzie zmienia. Tak, zmiany miały być kosmetyczne dzisiaj, bo tam okazało się nieoficjalnie, że jednak będą o wiele głębsze niż omówiono wcześniej. Nieoficjalnie, to też jest informacja nieoficjalna, oficjalnych do końca nie ma. Dwie kandydatury są pewne, że na razie zostaną. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski był zawezwany z Brukseli, miał pojawić się wieczorem. Oczywiście, Netanyahu, czy on podejmie te kwestie. On jest gotowy podjąć rozmowę, on jest gotowy wrócić do negocjacji pokojowych, ale warunkiem jest uznanie Izraela i gwarancja bezpieczeństwa dla Izraela. W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że jego kraj uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela oraz że nakazał przygotowanie przeniesienia tam amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu. Izrael kontroluje to miasto od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął zamieszkaną przez Palestyńczyków wschodnią część Jerozolimy.